Dzisiaj zajmiemy się tematem związanym stricte z izolacją termiczną. Cześć, mam na imię Ania. Wiem, że wielu z Was stoi przed wyzwaniami związanymi z budową domu. Postaram się przeprowadzić nas przez różne tematy z tym związane. Rozwieję Wasze wątpliwości, odpowiem na pytania i uczulę na ważne zagadnienia tak, abyście w przyszłości nie musieli żałować zbyt pochopnie podjętych decyzji. Na potrzeby dzisiejszego odcinka przyjechaliśmy do pięknej, malowniczej i turystycznej miejscowości, gdzie podobno morze i marzenia spotykają się razem. Jesteśmy na Helu, w Helu, w pięknym ośrodku wczasowym, w którym trwają prace budowlane. Dobrze docieplony dom to nie tylko ciepło w długie, zimowe wieczory, ale także zaoszczędzony grosz. Dlatego warto wzbogacić swoją wiedzę w tej tematyce. Najważniejszy jest parametr lambda. Powinien teraz wyświetlić się na dole ekranu. Im niższa jego wartość, tym wyższe wartości izolacyjne danego materiału. Tradycyjnie dach ocieplamy styropianem lub wełną mineralną. Nie są to jednak metody pozbawione wad. I tak na przykład styropian mocno odkształca się pod wpływem wysokiej temperatury, a wełna mineralna jest po prostu ciężka. Dodatkowo obciąża konstrukcję dachu, a do tego lubi chłonąć wilgoć. Są jednak nowoczesne, modernistyczne rozwiązania i należy do nich poliuretan termano. W przypadku tej inwestycji właściciel zdecydował się na montaż izolacji nadkrokwiowo. Może być również montaż międzykrokwiowy i podkrokwiowy. Co to oznacza? Oznacza to, że w przypadku montażu izolacji nadkrokwiowego izolacja montowana jest nad krokwiami. W przypadku izolacji międzykrokwiowej izolacja montowana jest pomiędzy krokwiami. I jak się pewnie domyślacie, w przypadku izolacji podkrokwiowej, co za ciężki wyraz, podkrokwiowej, montaż jest od strony poddasza, od wewnętrznej strony belki krokwi. Jaka metoda jest najlepsza? Jaka metoda jest najkorzystniejsza? Pora zapytać eksperta, czyli Waldka. Waldek, co ty tutaj robisz? Jestem wykonawcą tutaj konstrukcji szkieletowych, tak? A obecnie przechodzimy do wykonania izolacji termicznych dachu. Jakich izolacji? Dokładnie. Tu stosujemy płyty PIR, tak? O bardzo niskim poziomie lambdy, tak? Która jest odporna na UV, na wysokie, niskie temperatury, tak? Okej, a czy to prawda, że gryzonie nie lubią tej izolacji? Zgadza się, w porównaniu do innych izolacji termicznych. Czyli to wielki plus. Oczywiście. Okej. Powiedz mi, czy są różne metody kładzenia izolacji? Tak, występują docieplenie nakrokwiowe i podkrokwiowe. W tym przypadku stosujemy tutaj nakrokwiowe ze względu, żeby osiągnąć ładny efekt od wewnątrz drewna. No dobra, a teraz pytanie bohaterki. Czy dam radę położyć izolację termiczną sama? Dasz radę, ale jednak i tak bym proponował wziąć renomowaną firmę, tak, która za ciebie to wykona. Dowiedzieliśmy się, jakiego rodzaju izolacji używa nasz wykonawca, jakie mamy metody montażu i dowiedzieliśmy się, że lepiej wziąć ekipę niż montować samemu. Idziemy dalej. Przystępujemy do montażu docieplenia nakrokwiowego. W tym przypadku wykonaliśmy już pełne deskowanie dachu, tak? Układamy płyty PIR, tak? Układamy jedna przy drugiej. Są one łączone na zakład, co widać tutaj płytę zakładkową, tak? Jedna do drugiej. Tu będziemy stosować podwójne płyty, tak? Ze względu na uniknięcie jak największej ilości mostków termicznych i będziemy układać drugą warstwę płyty. Sklejamy też
złącza poziome, jak, tak jak tutaj pionową, tak samo i poziomą, wszystkie złącza, nie? Po tak wykonanej izolacji termicznej przystępujemy do następnego etapu, to znaczy ułożenia bębramy paroprzepuszczalnej, łacenia dachu i wykonania pokrycia docelowego. Wspominaliśmy już wcześniej o parametrze lambda, który określa stopień izolacji. Im lepszy materiał izolacyjny wybierzemy, tym będzie on cieńszy. A więc jeśli wybierzemy materiał o niskim, czyli tym dobrym, parametrze lambda, tym będziemy mieli ten materiał cieńszy. Przy montażu nadkrokwiowym i podkrokwiowym ma to olbrzymie znaczenie, bo będzie wtedy więcej miejsca na jego zamontowanie. Moi drodzy, sami dokonacie wyboru, czy ważniejsza jest cena, czy ważniejsza będzie cenna informacja na temat danych technicznych tego materiału, który nie jest najtańszy, ale jego parametry mówią same za siebie. Zachęcam Was do sprawdzenia, czym, co oferują Wasi producenci. Jeżeli marzysz o cieple domowego ogniska, to na pewno wiedza o izolacji termicznej okaże się dla Ciebie przydatna. Dla mnie osobiście najważniejszym parametrem materiału jest jego lekkość oraz łatwość montażu. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Proszę Was, zostawcie komentarze, piszcie, zadawajcie pytania. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku w szpilkach na dachu.